Urzędy pracy weryfikują, czy zarejestrowani bezrobotni są faktycznie gotowi do podjęcia pracy. Już za chwilę opowiemy, ilu z nich zostało wykreślonych z ewidencji. 13 lutego, Kamila Kopeć, witam Państwa w dzisiejszych wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskie. Policjant z Nysy aresztowany za przekroczenie uprawnień. Prokuratura rejonowa w Nysie wszczęła śledztwo. Szczegółów tej sprawy nie ujawniamy. Jutro walentynki. Jakie pomysły na to święto mają mieszkańcy Nysy? Jakaś bombonierka, czekoladki, jajko niespodzianka. Policjant z 5-letnim stażem zostanie zwolniony z pracy w policji w Nysie. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a na wniosek prokuratury został on tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W miniony piątek zatrzymano policjanta, naszego policjanta z Nyskiej Komendy. Prokuratura rejonowa w Nysie wszczęła śledztwo. Szczegółów tej sprawy nie ujawniamy w związku z tym, że gospodarzem śledztwa jest prokuratura. Komendant powiatowy policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego i dyscyplinarnego w kierunku wydalania tego policjanta ze służby. Do sprawy powrócimy, kiedy będą znane szczegóły śledztwa. Natomiast już dziś znacznie więcej wiadomo o aresztowaniu 28-latka z Nysy podejrzanego o rozbój i liczne włamania do pojazdów i włamania z kradzieżą, m.in. do kiosku Totalizatora Sportowego. 5 lutego policjanci z Nysy otrzymali informację o rozboju na 68-letnim mężczyźnie mieszkańcu Nysy. Policjanci do tej sprawy wytypowali jedną osobę. Ta osoba już w piątek została zatrzymana. Mężczyzna ten w ciągu całego 2012 roku dokonał kilku przestępstw na terenie naszego miasta. Między innymi były to włamania do samochodów, kradzieży radioodtwarzaczy, elektronarzędzi. Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o tymczasowym aresztowaniu tego mężczyzny na 3 miesiące. Za takie przestępstwa grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. O wielkim szczęściu może mówić kierowca, który przejechał rankiem 9 lutego przez strzeżony przejazd kolejowy przy ulicy Powstańców Śląskich w Głuchołazach. Jego sejczęto przejechało tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Szlaban był podniesiony, bo do pracy nie stawiła się dróżniczka. Teraz kobiecie grozi kara pozbawienia wolności za narażenie życia uczestników ruchu drogowego. Ruszył powszechny system robót publicznych. Pierwsze nabory prowadzone były w Nysie, Kamienniku, Otmochowie i Paczkowie. Dziś jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy nowy system pozwoli zweryfikować prawdziwą liczbę bezrobotnych i czy będą to znaczące wartości. Na wstępne wnioski potrzeba przynajmniej kilku tygodni. Pierwszy etap to wysyłanie zaproszeń, kolejny to rozmowa i propozycja pracy. Jednak nie wszyscy odpowiadają na wezwanie, nie wszyscy również przyjmują pracę. My się zaprosiliśmy 60 osób, na te 60 zaproszeń myślę, że około 40 się zgłosiło, z tego 12 zostało zatrudnionych. Jednym z zadań nowego systemu jest odsianie tych bezrobotnych, którzy rejestrują się wyłącznie, by mieć opłacone świadczenia zdrowotne. Spora część osób odmówiła podjęcia pracy. Procentowo więcej chętnych znalazło się w Kamienniku. W Kamienniku było to na 6 osób, więc niewielka liczba. Na 20 osób zaproszonych przyszło około 15, z czego 6 zostało zatrudnionych. Reszta osób, która była chętna, zostanie zatrudniona w przyszłych miesiącach. Kolejny nabór nastąpił w Otmochowie, tam również około 25% zaproszonych nie trafiło na rozmowę. Do tej pory zgłosiło się 75 osób, 43 z nich przyjęły pracę. Łącznie zaprosiliśmy 120 osób, do zatrudnienia było 60. Z tych 120 zgłosiło się przez te 2 dni około 90 osób, z czego 43 zostały zatrudnione. 30 osób w ogóle nie zgłosiło się, jakby nie odpowiedziało na nasze zaproszenie. Reszta z różnych przyczyn została zatrudniona. Część na pewno będzie wyrejestrowana z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy. Część będziemy wysyłać na badania lekarskie, żeby zweryfikować, czy osoba jest zdolna do podjęcia pracy. Jakie były najczęstsze powody nieprzyjęcia pracy w Otmochowie? Brak opieki nad dziećmi albo brak dojazdu tutaj bezpośrednio do miejsca wykonywania tej pracy. Wyrejestrowania nie powinny się obawiać osoby nie mogące podjąć pracy z określonych powodów. Odmowa uzasadniona jest wówczas, jeżeli na przykład ta oferta pracy, którą przedstawiamy, nie spełnia wymogów odpowiedniej oferty pracy. Czyli jeżeli ktoś ma za wysokie na przykład kwalifikacje do przedstawionej propozycji, kolejną przyczyną może być na przykład brak dojazdu. No, wówczas jest to jakby zrozumiałe. Bądź
zdrowie na przykład komuś nie pozwala. Każdy inny przypadek niestety wiąże się z wyrejestrowaniem z ewidencji osób bezrobotnych. Wyrejestrowanie wiąże się z utratą składki zdrowotnej, więc idąc do lekarza trzeba będzie zapłacić zaświadczenia medyczne. Takiej osobie nie będą przez okres 4 miesięcy przedstawiane propozycje pracy, reasumując nie będzie korzystała z usług Urzędu Zatrudnienia. Po okresie karencji do systemu będzie można wrócić. Nowy system ma za zadanie zweryfikować rzeczywistą ilość bezrobotnych oraz zaktywizować tych, którzy pozostawali bez pracy najdłużej. System ten ujawni osoby, które w ogóle nie chcą pracować i są zarejestrowane tylko i wyłącznie po składkę zdrowotną, ubezpieczeniową bądź inne formy, bo zarejestrowanie w Urzędzie Pracy wiąże się też z tym, że osoby otrzymują pomoc z opieki społecznej. Oni mogą szereg innych świadczeń stracić przez to, że stracą status osoby bezrobotnej u nas. W Odmuchowie podczas naboru parytet nie został zachowany. W tym przypadku odwrotnie niż przy obsadzaniu list wyborczych bezrobotnych pań było dużo więcej niż panów. Może tak się złożyło też, że kobiety akurat na tą godzinę popołudniowe zostały zaproszone, natomiast mężczyźni też są. I tak patrząc z tego, co pan redaktor zauważył, to jest 1/3 mężczyzn, 2/3 kobiet. Większość prac zaproponowanych przez Odmuchów to prace porządkowe. Będą to prace, które będą mogły te kobiety wykonywać. Na pewno nie będą to prace najcięższe. Natomiast mężczyźni będą skierowani do prac już takich bardziej konkretnych. Praca proponowana przez urząd to niestety zajęcie na zaledwie 2 miesiące i 1 dzień. Nie rozwiąże to problemu braku stałego źródła utrzymania, a jedynie odroczy kolejny okres szukania pracy. Po tym okresie 2 miesięcy cała 60, jeżeli dotrwa do końca, będzie miała zatrudnienie jeszcze na tydzień. Tak więc szansę na dłuższe zatrudnienie w ciągu roku otrzyma garstka osób. Jeśli okaże się, że grupa bezrobotnych gotowych do pracy jest znaczna, nowy system spowoduje, że co 2 miesiące pracować będą inni bezrobotni. Złożyłem wniosek na następne grupy co 2 miesiące po 60 osób. Burmistrzowi trudno będzie wywiązać się z obietnic dłuższego zatrudnienia, ponieważ liczba chętnych fachowców z jednej strony prawdopodobnie przerośnie możliwości gminy, oszczędzającej na porządkowaniu miasta od czasów pamiętnych milionowych długów w ZUS-ie, a z drugiej przyjęcie tych osób do pracy na stałe zmniejszyłoby zapotrzebowanie na pracowników, a tym samym strumień pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na zatrudnienie bezrobotnych. Wiemy, że to święto z drugiego krańca świata. Komercyjne i dzielące ludzi na gorących orędowników i zatwardziałych przeciwników. Walentynki tuż, tuż, a my sprawdzamy, co mieszkańcy myślą o miłości w tym dniu właśnie. Na pozór wszystko wydaje się takie samo. Śnieg i odliczanie dni do upragnionej wiosny. Kiedy jednak zatrzymujemy się przy dacie 14 lutego, wszystko staje się inne. Zakupowe szaleństwo, pluszowe misie i serca krzyczące kocham cię. Miłości też jakby więcej, ale to oczywiste, bo zbliżają się walentynki. Jakie znaczenie ma ten dzień? Ma, oczywiście, że ma. Od lat ma. No zawsze jest przyjemnie, nie? Jak się dostaje jakiś prezent, czy kogoś się obdaruje. No, miłe to. Można zaprosić kogoś, swoją wybrankę gdzieś do jakiejś kawiarni i spędzić mile czas. Nawet 4-latkowie wiedzą, jak okazuje się miłość. Całuję się wtedy daje. Nie zapominajmy także o prezentach. Prezenty, jeżeli mężczyzna kocha, powinien przynajmniej raz w miesiącu kupić kwiaty. Nie? Jakiś piękny prezent, pamiętać o rocznicach. Daje się prezenty osobom, na którą nam naprawdę zależy. Właśnie, zależy i teraz też właśnie szukamy prezentu dla naszych chłopaków. Jakaś bombonierka, czekoladki, jajko niespodzianka. I o całej masie drobnych przyjemności. Mimo iż wielu Polaków zaczyna przykładać coraz większą wagę do tego jedynego dnia w roku, nie dajmy się zwariować i pamiętajmy. Walentynki powinny być w sumie codziennie. To powinna być taka na co dzień. Nie muszą być akurat kwiaty, prezenty, ale takie... No zwykłe gesty. Dzień dobry, witam, kocham. Miłość trzeba okazywać sobie na co dzień, a nie tylko od święta. My także dołączamy się do gorących prośb i życzeń szaleńczej miłości na co dzień, a nie tylko od święta. Sparaliżowany 26-letni Krystian z Rudziczki potrzebuje pomocy. 16 lutego w klubie Millennium w Prudniku odbędzie się szereg imprez, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Krystiana. Koncert charytatywny organizuje studentka PWSZ w Nysie Natalia Piotrowska wraz z wieloma wolontariuszami i przyjaciółmi Krystiana. Przyjadą zespoły hip-hopowe z całej Polski, będą również zespoły lokalne z Nysy Soundland System, z Prudnika Dumni z Pochodzenia. Z Warszawy przyjedzie KN i Raga Bang. Będą też występy beatboxerów z Ozimka i ze Strzelec Opolskich. A ogólnie całą imprezę otworzy szkoła tańca Spontan.
Bardzo zachęcam wszystkich do tego, aby pomóc, ponieważ te 20 zł, bo tyle kosztuje bilet, dla tego chłopaka jest naprawdę bardzo ważne. Apeluję tutaj o pomoc. Jeśli chodzi o Nysę, to bilety można zakupić w Centrum Podróży Aquatur przy ulicy Królowej Jadwigi oraz w sklepie Landshop przy ulicy Grzybowej. Bilety w przedsprzedaży kosztują 20 zł w dniu imprezy od godziny 21.25. 16 lutego Klub Millennium w Prudniku. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie Wiadomości z Regionu zapraszamy w piątek 15 lutego. Do zobaczenia.